Hejka moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was z bardzo wyczekiwanym odcinkiem z racji, że jest to moja poranna rutyna. Jest to poranna rutyna w takiej weekendowej, luźnej, no i teraz trochę kwarantannowej wersji. W takie wolne dni najczęściej budzi mnie budzik, bo nie chcę nigdy przesypiać całego dnia, więc budzik ustawiam sobie na godzinę 9, ale później go wyłączam i dalej śpię. Gdzieś tak o 9.15, 9.20 wstaję i chwytam za telefon. Przeglądam Instagrama, czytam komentarze od was, odpisuję znajomym i oglądam kilka filmików na YouTubie. Po przeglądnięciu telefonu od razu zabieram się za ścielenie łóżka, bo wiem, że jak nie zrobię tego, jak z niego wyjdę, to już później tego w ogóle nie zrobię. Także biorę się za ścielenie łóżka. Kolejną czynnością jest ściągnięcie soczewek, więc podchodzę do toaletki i je ściągam, z racji, że ja noszę soczewki ortokorekcyjne, które zakłada się na noc i ściąga w dzień, dlatego muszę je teraz rano ściągnąć. Otwieram okno. Daję Aro śniadanie i idę do łazienki. Zawsze pierwszą rzeczą, którą robię w łazience, jest rozczesanie włosów, żeby związać go w kucyka, żeby mi po prostu nie przeszkadzały. Następnie biorę się za mycie zębów i mycie twarzy. Jeśli chodzi o twarz, to rano przemywam ją tylko wodą. Dopiero wieczorem używam jakiejś żeli i coś w ten stylu, ale tego dowiecie się w wieczornej rutynie. Po wyjściu z łazienki kieruję się na dół do garderoby i na weekend najczęściej wybieram sobie coś luźnego, wygodnego. Dzisiaj akurat były to dresy i zwykła koszulka. No i co? Idę sobie zrobić i wszamać śniadanie. Powiem wam, że dla mnie śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia, dlatego jedzcie śniadania, bo to dodaje dużo, dużo energii. No i co? Ja lubię urozmaicać swoje śniadania, często robię na słodko, na słono, naprawdę ich jest dużo. Dzisiaj akurat postawiłam na zwykłą, klasyczną jajecznicę z szynką, bo dawno takiej nie jadłam. Ale jeżeli interesuje was, co przygotowuję na śniadania w inne dni, to dodajcie mnie na Instagramie, tutaj się pojawia moja nazwa, z racji, że tam często pokazuję jakieś pyszne przepisy, a więc zapraszam. No i jeżeli chcecie, mogę kiedyś zrobić jakąś fajną serię z gotowaniem. Po zjedzeniu śniadania wracam do pokoju zrobić jakiś taki minimalny make-up. Weekendy raczej się nie maluję, chyba że gdzieś wychodzę, bądź będę coś nagrywać. To wtedy taki minimalny make-up, tak jak tutaj macie, puszczony w przyspieszaniu. Później biorę jakąś przekąskę, owoc, jakiś jogurt, czy też w tym wypadku akurat miałam domowe ciasto i siadam do montażu filmu. Chyba że nie mam żadnego filmu do zmontowania, no to wtedy po prostu sobie siadam i oglądam jakieś seriale na Netflixie. Po chwili odpoczynku zabieram się za lekcje. Teraz mam e-nauczanie, więc cały czas dostaję od nauczycieli przez dziennik jakieś zadania, które muszę rozwiązywać. Jest tego dość sporo, więc praktycznie codziennie spędzam po kilka godzin nad książkami.
po nauce, mam czas dla siebie. Ostatnio zaczęłam codziennie robić ćwiczenia na brzuch i na pośladki, więc to najczęściej później robię. Ostatnio też w wolnej chwili zaczęłam sprzątać w pokoju, ścierać kurze, ogarniać szuflady, odkurzać, sprzątać aro. Po prostu jak mam trochę czasu, to zawsze za to się biorę. A więc co, dziękuję wszystkim za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiem, że bardzo lubicie rutyny na moim kanale, zresztą ja też je bardzo lubię oglądać. Planuję dla Was jeszcze kilka nagrać, m.in. rutyna po szkole, kiedy już do niej wrócimy. Nocna rutyna, także jeszcze kilka tych rutyn dla Was mam przygotowanych. Dajcie mi czas, wiem, że prosicie pod nią w każdym filmiku, po prostu w każdym moim poście na Instagramie, po prostu wszędzie prosicie o te rutyny. Ja dla Was je będę nagrywać, tylko dajcie mi chwilę czasu. Nie chcę też, żeby na moim kanale była rutyna po rutynie. Chcę, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żebyście też się nie zanudzili tym. Także dajcie mi trochę czasu, ale na pewno wszystkie rutyny się na moim kanale pojawią. Pamiętajcie, że jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby dołączyć do mojej rodzinki. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, że odcinki wychodzą w poniedziałki i w piątki o godzinie 16. No i cześć!